Siema. Mam nadzieję, że coś słychać. Witajcie na kanale Jazda po 40, Piotrek z tej strony. Dzisiaj zabiorę Was na przejazd trasą, którą już praktycznie ukończyłem. Jeżeli chodzi o wytyczanie i jakieś tam główne ścieżki, że główną ścieżkę, to jest cała skończona. Na Strawie dodałem segmenty, znajdziecie je w opisie filmu. Podzieliłem to na 3 segmenty. Jeden jest typowo zjazdowy, drugi jest zjazdówka z takim przejazdem flowowym, żeby wydłużyć całość. A trzeci to jest pełna pętla, łącznie z podjazdem, który jakby dopełnia całą pętlę, żeby można było przejechać z punktu A do punktu A, nie cofając się, tylko jadąc pełną pętlę. Więc na razie przejdziemy sobie przez laski do momentu, aż dojedziemy do trasy. Jak będzie tam mało ciekawe, ja tam przyspieszę. Ogólnie film będziecie mieli podzielony na pewno na rozdziały, więc śmiało będzie można sobie przewinąć do miejsca, gdzie zaczyna się trasa. To na razie tyle z mojej strony. Jadę, jak dojadę, będziemy komentować dalej. Dobra, jesteśmy na miejscu. Stąd zaczyna się segment. Zaczynają się też wszystkie trasy, te z chopkami, które wcześniej tam sobie ukopałem. Więc parę oddechów i będziemy mogli jechać w dół. Jeżeli chodzi o samą trasę,
jest bardzo szybka w pierwszej sekcji. Tam prędkość, nawet taka bez jakiegoś strasznego rozpędzania się, ale bez naciskania hamulców, to jest między 50 a 60 na godzinę. Później już wyjeżdżamy do takiej sekcji, gdzie jest trzeba trochę zwolnić, ale gdzie prędkość też nie jest mała. Jest trochę więcej pompowania, trochę więcej wybierania nierówności i są korzenie, a poza tym większość trasy, 3/4, to jest jazda po trawersie. I tak, pierwszy segment pokażę Wam, gdzie się kończy. Tutaj dla tych, którzy będą jeździli, w jednym miejscu jest taka dość duża zmiana. Jest taki nawrót z trasy. Trzeba podjechać kawałek w lewo i żeby zrobić sobie łuk do skrętu dość ostrego 180 stopni w prawą stronę. Dlatego zrobiłem taki podjazd z głównej trasy i zjazd na tą drugą część. To jest zrobione dlatego, żeby wydłużyć trochę trasę. Tam też jest jedna hopka i też jest taki fajny trawers, więc zaraz zobaczycie. Będziemy starali się kontrolować trakcję. To jedziemy sobie prosto. Tu jak ktoś chce, jest hopka przez korzeń. Fajna draska, trochę pompowania, ale tutaj już jest trawers. Tu jest korzenie i tu mamy zmianę pierwszą, bo normalnie trasa jechała tam wprost, gdzie widzicie pomalowane te wystające korzenie, natomiast tutaj jest zrobione przedłużenie tej trasy, żeby wykorzystać tamtą część góry. Jest taki zakręt w tą stronę, potem tam w dół i tamtędy. Dzięki temu wydłużyłem o jakieś 100 metrów całość. Teraz podjedziemy sobie, żeby tutaj się napędzić, wjechać jeszcze raz i pokażę Wam, jak to wygląda na szybkości. Tylko pasowałoby zmienić przełożenie. O, dobra. Tutaj niektóre elementy starałem się oznaczyć sprayem takim widocznym, jak tutaj widać ten korzeń, żeby ktoś się nie naciął, bo jak ktoś by jechał pierwszy raz, mógłby się zdziwić. Tutaj zaczniemy się rozpędzać z powrotem. Ach, dobra, może wystarczy. Tutaj sobie nawrócimy. Kilka korb i pompowanie. Chodzimy prosto, a tu jest taki trawers. Uślizguje koła. Dobra. Tu trzeba trochę zwolnić, bo tu jest wjazd na tą linię. O, tak pomyślany. Tu jeszcze nie zrobiłem całości, ale mamy coś takiego. Tu jest najazd. Małym piwocikiem można to zrobić. Tu ładujemy w dół. Tu trzeba zwolnić. Dobra. Tutaj
zaraz po tym nawrocie z głównej trasy 180, przejechałem tam górą i tam ten taki ostry w dół, mamy tutaj taki zjazd i tutaj w tym miejscu, o dokładnie tutaj, prosi się, żeby zrobić bandę, która pozwoli na prędkości, nie wytracając jej, odbić się i pojechać w kierunku tej hopy, która jest w tamtym miejscu kawałek dalej. No ale już do zrobienia bandy potrzebuję bandy, znaczy w sensie może trochę więcej niż jedną osobę, żeby to tutaj wykopać, więc jeżeli ktoś z was poczuwa się nie tyle na siłach, co ma chęci, żeby coś pomóc, to odezwać się i działamy. Tu jest kopka przez drzewo. Dobra. Po odbiciu z tamtej bandy mamy takie małe góreczki, które trzeba pompować w odpowiednich miejscach. Jest tam trochę korzeni, więc sekcja jest całkiem fajna. I tutaj mieliśmy powalone drzewo, ale było tak suche, że udało mi się je odciągnąć na bok, ale stwierdziłem, że z drugiej strony, skoro tutaj mamy kompresję, tutaj mamy najazd na drugą kompresję, to wylot z tej kompresji teoretycznie może być hopą, więc wykopałem trochę ziemi, ułożyłem tutaj i na razie to jest w takiej formie. Oczywiście pasowałoby to lekko obudować, jeszcze wygrzebać oczywiście objazd dla tych, którzy nie lubią skakać albo nie chcą, to z tej strony też pasowałoby przykryć ziemią, może ją trochę podwyższyć, będzie większy lot. Jedyny problem tutaj jest taki, że polecenie prosto i za daleko kończy się ostrym hamowaniem, bo tam mamy ten wystający korzeń, czy to pniak z drzewa. Już nie chciałem go tutaj nic zrobić, bo raczej wychodzę z założenia, że trasa powinna powstawać zgodnie z naturą, to znaczy odgrzebujemy, nie niszczymy raczej nic, nie ścinamy żadnych drzew, wykorzystujemy to, co albo leży, albo już jest powalone, albo próbujemy to jakoś inaczej zrobić. Tak jak mówię, tutaj to można jeszcze podwyższyć, tu jest dość fajne, fajna hopa, teoretycznie można polecieć ją trochę w bok i tutaj na górkę tego trawersa wskoczyć i ładować w dół, więc coś tam wykombinować zawsze można. Ja teraz biorę łopatę, jadę tam dalej, może zacznę coś robić z jedną z tych drzew. I tutaj są takie korzonki, których nie widać jeszcze. O, to jest ta część odkopana. Jedziemy sobie teraz tutaj na taką fajną część, która już była zrobiona. Tu trzeba będzie ściąć drzewo, znaczy przyciąć drzewo, żeby nie jeździć naokoło. Ale bardzo przyjemna trasa tędy. Tu zaczynamy taki fajny trawers przy bagnie, przy mokradle w zasadzie. Tutaj trzeba dość uważać, bo znosi na stronę tego bagna. Korbą też trzeba umiejętnie kręcić, zmieniając pozycję rowera, żeby nie zawadzić lewą stroną. I tu niestety leży drzewo. Dobra, teraz druga rzecz. Tutaj mamy piękną trasę przy takim bagnie. Trawers prowadzi w zasadzie tędy, tutaj taka jest ścieżyczka, no i ona dojeżdża tu i do kolejnego problemu. Tu już jest takie większe drzewo i to dwa drzewa w zasadzie nawet, jedno troszkę mniejsze, drugie większe, ale z tym już
sarenki tutaj nic wiele nie zrobią, więc tutaj planuję, że można byłoby zrobić po prostu taki mostek, który zaczynałby się tu na pierwsze drzewo, na drugie drzewo i potem w dół zjechał przez nie. Wtedy nie trzeba byłoby gdzieś tam daleko objeżdżać tego drzewa, a utrzymalibyśmy w miarę płynną jazdę. Tutaj jest gdzie się rozpędzić. Mostek nie byłby tutaj strasznie stromy na to pierwsze i na drugie drzewo. Z drugiej strony byłby trochę stromszy, ale jakby go wydłużył tam gdzieś pół metra, metr od tamtego drzewa dużego, czyli żeby się gdzieś tu kończył, to nie będzie takie złe. Z którym też trzeba będzie zrobić porządek. Przejazd przez taki mostek. Tu jedziemy tędy. Nie musimy przekraczać rzeczki. I tam jest objazd, zapomniałem. Ale dobra. Jeszcze jedno drzewo. Jakby nie te drzewa, byłby spoko flow. O, jak widać, tu jest całkiem przyjemnie. Ta trasa niestety została trochę zniszczona przez zwózkę i ścinkę drzew, ale ją można skrócić, wyjechać trochę wcześniej. Panowie ze zwózką się już zabrali, ale znaki pozostawiali. No i tutaj się jakby kończy, możemy sobie odbić tu właśnie w lewo do góry. I ogarnąć takie spoko kółeczko. Ciężko się wraca na rower po dłuższej przerwie. To już przeszło 6 tygodni, jak mniej więcej. Wcześniej jeszcze miałem kolano rozwalone. Kwiecień cały też był wyjęty.
początek, że ten stały te maszyny. Stąd teoretycznie mógł być początek całego singla, całej trasy. Zawsze to tam 150-200 dodatkowych metrów. Gdzieś tu można byłoby poprowadzić. Jesteśmy. O. Więc tak to wygląda. Zaraz nagram jeszcze cały przejazd bez zatrzymywania.